Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że tutaj zaglądasz. Dzisiaj przychodzę znowu do Ciebie z filmem na temat Procreate, ale zanim przejdziemy do ustawień funkcji Reference, pokażę Ci, jak, jak ona w ogóle działa. Chciałabym Cię zaprosić na webinar. Na webinar, który jest bezpłatny i podczas którego będę pokazywać, jak narysować bukiet, wiązankę kwiatów. Um, tutaj pokazuję już Ci stronę zapisu, gdzie możesz się zapisać na ten bezpłatny webinar. Moja strona nazywa się Rysuję na tablecie, ona jest nową stroną, ja ją dopiero tworzę, więc tutaj jeszcze się zbyt, nie, zbyt wiele nie pojawiło, chociaż na blogu już staram się wrzucać, um, wrzucać jakieś takie ciekawostki, które, które możesz sobie poczytać, ale tutaj w zakładce webinar... Znajdziesz zapis na webinar. Webinar odbędzie się 5 czerwca o godzinie 20:00 i osoby, które się zapiszą na ten webinar otrzymają pędzle, jak również paletę kolorów, aby wykonać bukiet kwiatów. To prawdopodobnie nie będzie taki, ale pokażę właśnie jak stworzyć, narysować bukiet kwiatów, żeby on wyglądał tak dosyć realistycznie. A jeżeli byłaś albo byłeś już na ostatnim moim webinarze, to może Ci pokażę, jak on wyglądał. Na ostatnim webinarze rysowaliśmy liść monstery. To był taki projekt. On dokładnie tak wyglądał. Pokazywałam krok po Kroku, jak, jak uzyskać taki fajny efekt, aby ta ilustracja była taka troszeczkę naturalna i żeby mm, troszeczkę imitowała obrazek taki wykonany farbami akwarelowymi. I tutaj bardzo fajny efekt wyszedł. Tutaj są tutaj na mojej stronie też opinie, akurat tutaj, o, muszę tak zrobić, muszę wyświetlić. Tutaj są też opinie o tym webinarze. Jak się ten webinar podobał? Bardzo się podobał, dostałam bardzo pozytywny feedback, dlatego zapraszam Cię na kolejne Tutaj ten nagranie tego webinaru możesz też kupić za 19 zł, jeżeli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany. Dlaczego dwie różne strony? Bo ta pierwsza strona jest, będzie głównie poświęcona handletteringowi, ja od niej już tutaj odchodzę. Tutaj Procreate będzie coraz mniej. Natomiast na stronie rysuję na tablecie będzie już tylko stricte Procreate. Dobrze, słowo wstępu mamy za sobą. Teraz przechodzimy do funkcji Reference. Dobrze, teraz przejdziemy do mm, funkcji refer, e, Reference. Pokażę również też, na czym polega funkcja selekcji. E, w tym celu przygotowałam dwie takie proste ilustracje. One są wykonane różnymi stylami, bądź też różnymi mm, pisakami. Ta po lewej stronie, tutaj ten, ta stokrotka, jest wykonana pędzlem monoline, czyli tutaj widać, um, linia jest ciągła, tutaj nie ma, żadnych, um, nie ma żadnych przerw w linii. Natomiast ta druga ilustracja, tutaj ten po prawej stronie kwiat, jest wykonany pędzlem dry ink. I tutaj widać, że linia nie jest ciągła, e, powstają takie dziury. Tak, czyli gdybym chciała tutaj teraz wypełnić kolorem, to stałoby się coś takiego. Ten kolor wylałby się poza obręb tej linii, bo ona nie jest do końca zamknięta. Tak to się przedstawia. Są dwa różne, dwie różne ilustracje. Ja najpierw zacznę od tutaj, od tego lewego. Dlatego tutaj tę warstwę Dry Ink wyłączę najpierw. Dobrze, rysunek na ten po prawej stronie wyłączony. I teraz zajmiemy się tym po lewej stronie. I teraz tak, dokładając kolejne warstwy, bądź też na górze, bądź też na dole, staną się różne rzeczy. Teraz dodałam warstwę nad tym obrazkiem, i teraz chciałabym zafarbować tutaj, wypełnić zielonym kolorem tego liścia. Wtedy stanie się coś takiego, wszystko znika, bo warstwa po prostu zasłoniła całą ilustrację, która jest pod spodem. Ja to cofnę teraz. Jeżeli ta warstwa znajdowałaby się pod spodem, i chciałabym tutaj wypełnić ym, liścia. Stanie się coś takiego, czyli cały kolor jest na samym dole ym, i dlatego on jest jakby tłem, a ilustracja jest troszeczkę wyżej, tak? Tutaj jest ten, ym, ten kwiatek, dlatego tak to wygląda. Ja to teraz może cofnę znowu. I zostawię tą warstwę, jak ona teraz jest. Mogłabym oczywiście wejść w warstwę, na której znajduje się sama ilustracja, i tutaj mogłabym zacząć wypełniać, wypełniać te liście, ale tutaj pojawia się taki problem, że nakładając kolejne kolory, zaczyna się czasami, chociaż nie zawsze, co ja robię, tutaj muszę wybrać. Czasami te kolory y, po jakimś czasie stają się zakłamane, gdy na przykład bym zapisała tą pracę i później wyszła i chciała znowu, znowu coś poprawiać, to miałabym problem albo by te, tutaj ta linia, monoline, ona by się zlała z, z kolorem. Więc to jest, nie, nie jest takie do końca pewne i właśnie nanoszenie poprawek nie jest już takie fajne. Dlatego tutaj przychodzi na pomoc funkcja referencji, czyli odniesienia do naszej ilustracji. Tutaj może to cofnę to wypełnienie. I teraz, żeby ją włączyć, trzeba wybrać, trzeba wybrać warstwę, na który, która ma być referencją. I tutaj ona jest wtedy aktywna, na niebiesko podświetlona. I tutaj na dole jest refer reference. reference. Jest teraz aktywna, włączona i od razu widać. Gdybym miała jeszcze tą ilustrację włączoną, nie można mieć dwóch funkcji referencji jednocześnie włączonych. Tak, w przeciwieństwie do alpha lock, alpha maskowania czy też clipping mask, można je wszystkie powłączać. Nie przeszkadza, że, że w kilkunastu, kilkudziesięciu warstwach są włączone. Tutaj, jeżeli chodzi o ref, reference, niestety, znaczy niestety, no po prostu jest tylko dla jednej warstwy aktywna, a nie do dwóch. Tak, tutaj może pokażę, gdybym chciała włączyć tutaj, to tylko jest wtedy ta warstwa aktywna jako odnośnik. Dobrze, ja teraz włączę z powrotem w tym lewym kwiatku, a to. Tego kwiatka po prostu wyłączę. Dobrze, i teraz, żeby zacząć e, pracować właśnie z referencją, dodałam już kolejną warstwę. Tutaj ona akurat jest e, na dole i ich tak zostanie, żeby była na dole. I teraz mogę zacząć wypełniać e, te wolne przestrzenie kolorem. Może przejdę do tego jasnego zielonego: e, jasnego zielonego. I tutaj mogę zacząć e, szybciutko wypełniać kolory. Może tutaj różowy niech będzie. Tak. Tutaj ten, tu akurat, nie trafiło mi się. Znowu teraz lepiej. Mogłam ten rysunek troszeczkę większy narysować, ale. No i mogłam troszeczkę mniej płatków w tym kwiatku narysować, też by było szybciej. Na webinarze spotykamy się 5 czerwca i tam będziemy rysować kwiaty. Już jakoś jestem tak w temacie kwiatów i je rysuję. Dobrze, tutaj jest ilustracja już wypełniona kolorem. Dobrze, i teraz jak to się przedstawia, jeżeli sobie wejdziemy w warstwę? Jeżeli wyłączę tutaj funkcję warstwę, na której znajduje się właśnie czarny obrys, czyli to, pędzlem wykonanym Monoline, no to wszystko znika i tylko zostają te kolory, które są pod spodem, tak, tutaj mogę to wszystko wyłączyć, czyli mam możliwość późniejszego naniesienia zmian, bardzo fajna opcja, poza tym mam również możliwość zmiany tego czarnego koloru, tak, tego, który tutaj jest na tej warstwie, którą napisałam Monoline, ja tutaj tą referencję zastąpię teraz Alpha Lock, tak, Alfa Lock jest włączona, Referencję mogę też wyłączyć, nie musi być już. I na przykład chciałabym, żeby te czarne kolory były inne. E, czarny kolor, żeby był inny, więc wybiorę na przykład ten zi e, ciemny zielony. Tutaj jakiś większy pędzel i teraz mogę tak zmienić kolor. Stanie się coś takiego. Tak? A gdybym to wszystko zrobiła na jednej warstwie, to nie miałabym tej możliwości, tak? żeby od, od siebie oddzielić. Czyli funkcja referencji, re, reference, ona jest e, w, bardzo fajna wtedy, jeżeli rysujemy, mm, rysujemy jakieś obrazki, które zawsze mają mieć widoczne kontury. Tak, tak jak tutaj. E, to nie jest. już um, pokażę inny dla przykładu. Mm, to nie jest tak jak tutaj, gdzie. Gdzie nie ma konturów w tych obrazkach, tak, w tych, w tych kwiatach, wszystko jest jednym kolorem, i tutaj nie ma, nie ma konturów, więc to jest jakby inne, inna technika. Tutaj nie korzystałam z tej funkcji. Tak. I mogę szybko, um, mogę szybko wrócić do, do czarnego koloru, na przykład tak. Bez ingerencji tutaj w te kolory, które znajdują się w środku. Dobrze, tak to wygląda. Ja może sobie tutaj to wszystko już zgrupuję, tego lewego kwiatka. Tak. I teraz przejdę do drugiej wersji drying. I teraz w tym przypadku tutaj um, znowu zrobimy zielone. Tak jak pokazywałam, tutaj te, te kontury nie są, nie są do końca zamknięte, bo ten pędzel ma inną strukturę. Tak, drying, pędzel drying, bardzo fajny, polecam do rysowania. On nie domyka się, więc tutaj stanie się coś takiego zaraz. Może sobie dodam kolejną warstwę tutaj, pod spód. Tutaj znowu włączę funkcję referencji, tak? Chciałabym zrobić dokładnie to samo co przed chwilą, ale teraz stanie się coś takiego. Tak, kolor się wylewa niestety. Tutaj, w tym może się jeszcze uda, nie wiem, też się nie uda. Mimo, że on się wydaje, jakby był domknięty, wszędzie jest domknięty, ale właśnie gdzieś tam są jakieś mikroskopijne przerwy. Zobaczę jeszcze tutaj, też tutaj nic, nic się nie da, żeby to wypełnić. Niestety, kolor wylała się. Więc tutaj wykorzystam jeszcze dodatkowo funkcję selekcji. Funkcję selekcji w tym celu przejdę sobie na warstwę, która jest. Poniżej mojej, mojej ilustracji, i teraz włączę funkcję selekcji, tutaj w lewym, w lewym górnym rogu, obok strzałki, to taka, taka wstęga, to jest funkcja selekcji. I tutaj w tym wypadku najpierw skorzystam z automatycznej, zobaczymy czy da radę. Tak, tutaj mam włączone kolor Fill, czyli wypełnia mi tym kolorem. Tak, tutaj wypełni. Tutaj, tutaj jeszcze się dało. No, i tutaj pewnie się nie da. Mhm, nie dało się. Dobrze, i w tym wypadku przejdę z funkcji automatycznej na freehand, czyli będę rysować. I teraz zrobię tutaj coś takiego, że. Oprysuję to. Tak, i tutaj domknę. I mam już zielone. Dobrze, teraz zostało mi jeszcze wypełnienie tutaj płatków tego kwiatka. I teraz, pierwsze co to wyłączę funkcję zaznaczania, musi być wyłączona. Teraz zmienię kolor na różowy, bo tutaj chcę, aby ten kwiatek był w środku różowy. I teraz znowu włączę funkcję selekcji. Przejdę z freehand na automatik, spróbuję przynajmniej, czy daje mi się, nic nie zacznie wylewać poza. Ale wygląda dobrze. Jest OK. Nie wylewa się tutaj też nie, więc funkcją automatyczną tutaj wystarczyło, aby to zrobić dobrze. I wyłączam funkcję zaznaczania. I tak samo w tym przykładzie po prawej stronie, czyli gdzie, gdzie te linie nie są do końca domknięte. Znowu mam możliwość, przez to, że działałam jako podwarstwą warstw, pod tego kwiatka, mam też znowu możliwość tutaj włączenia Alf. Tak, Alpha Lock sobie włączę, jakiś duży pędzel, tutaj może ten zielony, ciemny kolor wybiorę, i teraz mam tutaj jeszcze możliwość zmiany tego koloru i tutaj nic się nie dzieje z tym wypełnieniem od środka, tak? Tak to wygląda. I tak samo tutaj mogę włączyć alfa hmm. Jaki kolor by tu? Może ten różowy? No nie różowy, pomarańczowy. I tutaj mam możliwość zmiany. Tylko tego liścia nie chciałam. No akurat w tym wypadku e, musiałabym znowu zaznaczać. Pomijmy tego liścia, tak? Czyli tutaj mam wygodną e, opcję, żeby zmienić e, kolor, nie ingerując tutaj w obrys tego, m, tego rysunku. Może cofnę, róży, ta różowa wersja była o wiele ładniejsza. Dobrze, to to wszystko, jeżeli chodzi o funkcję e, reference e, tutaj na warstwach. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało, że wykorzystasz tutaj wiedzę, którą, którą Ci. Przekazałam. A jeżeli interesujecie Cię jeszcze więcej na temat Procreate, to zapraszam Cię do mojego kursu online. Znajdziesz go albo na stronie tutaj, rysuję na tablecie. Procreate po polsku, tutaj jest sklep, w sklepie są kursy. Zapoznaj się z opisem kursów. Jest a, kilka wersji dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, więc myślę, że dla każdego coś dobrego. Jeżeli masz jakieś życzenia, pytania, co mogło pojawić się w kolejnych e, tutorialach Procreate, napisz mi koniecznie komentarz, być może uwzględnię mm, twoją prośbę. Dziękuję ci za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Pa pa.